Drodzy, kolejny raz jesteśmy przy wyjątkowym stole. I taka myśl, kiedy kolacja smakuje najbardziej? A wieczerza, pańska wieczerza, kiedy? Okazuje się, że kolacja, w ogóle posiłek smakuje najbardziej, kiedy jesteśmy głodni. Dla gospodarza, dla gospodyni, dla kogoś, kto przygotował wieczerzę, szczerze, największą ujmą jest, kiedy ktoś przychodzi najedzony. Do wieczerzy przychodźmy głodni. Ja wierzę, że dzisiaj jesteśmy głodni. Wieczerza dobrze smakuje tym, którzy nie są jeszcze mocno najedzeni. Kochani, wiele jest fragmentów w Biblii dotyczących wieczerzy pańskiej. Często je czytamy, często posługujemy się nimi, ale są takie fragmenty, które bardzo rzadko się czyta, a jeszcze rzadziej rozważa. Miałem przygotowane dzisiaj dwa fragmenty i nie wiem dlaczego, ale w ostatniej chwili zdecydowałem dokładnie na ten fragment. Powtarzam, jest on trudny. Ja tego fragmentu przez wiele lat unikałem. Dzisiaj go przeczytam, a związany jest właśnie z tym, co dzisiaj czynić będziemy. Będzie to pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. Otwórzmy zatem. Rozdział 11, ale czytać będę od wersetu 27. Najczęściej czytamy od wersetu 23, a ja dzisiaj chcę przeczytać od 27. Przeto, ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Prawda, że niełatwy tekst? Zanim rozważymy ten fragment, musimy zacząć od czegoś innego, od fundamentu. Zanim Bóg w ogóle mówi rzeczy trudne, a często Bóg mówi rzeczy trudne, stara się kierować nas do fundamentów. Pytanie, co jest fundamentem Bożym, jeśli chodzi w ogóle o nasze życie, o nasze zbawienie, o przyszłość? Ja wierzę, że tym fundamentem jest jedno słowo, albo dwa słowa. Łaska Boża. A ktoś mówi, jak się słyszy słowo łaska, łaska Boża, a to gdzieś już słyszeliśmy. Ale szczerze, ja nie znajduję innego fundamentu. Ja nie znajduję innego, przynajmniej ja go nie wymyśliłem, bo póki co, jeśli czymś jesteśmy zbawieni, to łaską. Czyż nie? Łaska Boża, łaska może być tłumaczona w różny sposób. Ja na przykład lubię tłumaczyć łaskę Bożą słowami też dwoma. Kocham Cię. To jest ten fundament. Niczym nie zasłużyliśmy na nią. W ogóle my jej nawet nie chcieliśmy. Kto z nas chciał łaskę i dlatego ona się dała? Tak sobie myślę, co by się wydarzyło, gdyby łaska dana była właśnie dlatego, że ktoś ją chciał. Mówię o ludziach. Nasza pozycja dzisiaj i wartość to po pierwsze, że On to dał,
Nie dlatego, że tego chciałem, ale że tego potrzebowałem. Ale po drugie, moja wartość jest nie z powodu tego, że On mi ją dał. Bo spróbujcie najeść się obiadem, albo inaczej, spróbujmy być nakarmieni obiadem, który jest dany. Nikt nie jest nakarmiony czymś, co jest dane. Nakarmionym jesteśmy tym, co jest dane, kiedy ja to przyjmuję. Obiad sam w sobie nikogo nie karmi. Inaczej wszyscy byliby nakarmieni. Czyż nie? Ja muszę wiedzieć, jak Bóg na mnie patrzy. To jest ten fundament. Ten fundament jest w różnych miejscach w Słowie Bożym podany. Na przykład Bóg patrzy na mnie jak na dziecko, dziedzica, książę, źrenica oka. I to od mojej decyzji zależy, czy ja w ogóle w to uwierzę. Przy remoncie można wszystko zmieniać. Ściany można, słuchajcie, przesuwać, kolory. Ale jednej rzeczy nie wolno robić. Nie powinno się robić. Przesuwać fundamentów. Lepiej nie. Boża łaska to jest ten fundament. Ale dzisiaj chciałbym, byśmy go zrozumieli głębiej, bo ileż razy słyszeliśmy, łaską zbawieni jesteście, nie z was. No przecież nie. Boży to dar. Ileż razy słyszeliśmy te słowa. Jest taki moment w życiu dziecka Bożego, że można się do wszystkiego przyzwyczaić. Nawet do największych rzeczy. Czyż nie? A zatem Boża łaska to jest ten fundament. Nie można jej traktować, nie powinno się jej traktować frywolnie. Boża łaska nie pozwala, nie przyzwala na grzech. Nie przyzwala na byle jakie życie. Ona chroni od byle jakości. Ona leczy przed byle jakością, jakkolwiek byśmy ją rozumieli. Apostoł Paweł tak pięknie powiedział to w liście do Filipian, nasze zbawienie mamy z drżeniem i bojaźnią sprawować. Ale kiedy spojrzałem na inny przekład, to tam jest powiedziane tak. Pielęgnujcie swoje zbawienie, w poczuciu czci i odpowiedzialności. Co to znaczy? Pielęgnuj swoje zbawienie w poczuciu czci i odpowiedzialności. Ogólnie chcę wam powiedzieć, drodzy, niektórzy mnie znają, ale ogólnie bardzo lubię słowo odpowiedzialność. Wierzę, że wiara, bez której nikt nie będzie zbawiony, cechuje się odpowiedzialnością. Ktoś, kto żyje byle jak, jeszcze nie do końca zrozumiał wiarę, która się cechuje odpowiedzialnością. Ale z tym drżeniem jest tak, że wiele osób na przykład boi się Boga i ucieka, tak to jest rozumiane, a do Niego przecież jest tyle fragmentów, można przyjść, można się przytulić, prawda? Ale drżyj przed tym, by Go zasmucić. Ale jeśli się nawet to zdarzy, Bóg mówi, co mam robić. Biegnij do Niego, nie uciekaj. Ale zatem pójdźmy do tego fragmentu, który dzisiaj był przeczytany. Tego trudnego fragmentu. On może być zrozumiany dopiero, kiedy postawiliśmy albo przypomnieliśmy sobie fundamenty. Dobrze? Fundament. A zatem przejdźmy do tego tematu bardzo trudnego. Jak zrozumieć ten fragment i w ogóle na co Bóg chce mi zwrócić uwagę? Co oznacza, że można jeść i pić własny sąd i to w kontekście wieczerzy pańskiej? Czyli nigdzie nie jest powiedziane, że kiedy jesz ogólnie, nie wiem, kolację, obiad, śniadanie, to wtedy możesz jeść własny sąd i pić własny sąd, ale przy wieczerzy pańskiej owszem.
Ja myślę, że wielu z nas, że nad tym fragmentem troszkę się zastanawialiśmy, ale może podam dzisiaj coś, co bardzo mocno właśnie w kontekście Słowa Bożego jest podane, co to oznacza. Sprawa, wierzę, jest bardzo poważna. Wieczerza Pańska jest sprawą tej wagi. Po pierwsze, kiedy ktoś, jak mówi sam apostoł Paweł, nie rozróżnia jedzenia. Tak sam powiedział, tak? Czyli własny sąd, kiedy ten chleb i ten sok winny będą traktowane jak zwykłe jedzenie. No oczywiście, w jakimś sensie tkanki, komórek, one nie różnią się od tego, co byśmy upiekli sobie w domu i po prostu to zjedli, prawda? Ale różnica jest nie w materii, ale w duchu. Zresztą tak zawsze jest. Weźmy Biblię. Czy Biblia, jeśli chodzi o kartki, druk, oprawę, może różnić się od innych książek? Absolutnie nie. Bo w kwestii materii może być coś identycznego. Ale w kwestii ducha, właśnie tutaj o ducha chodzi. Pan apostoł Paweł chciał powiedzieć, słuchajcie, tu naprawdę nie chodzi o jedzenie. Tu nie chodzi o jakąś kolację. Mówi, jak ktoś chce, to niech tam w domu się naje. Nie wiem, jak do końca mogły wyglądać wtedy te wieczerze, ale z tego choćby fragmentu, że słuchaj, jak ty myślisz, że tu chodzi o jedzenie, to proszę, zrób to w domu, bo tu nie o tkankę chodzi. Tu nie o to, co wejdzie ci do żołądka. Bo to, co daje Bóg, właśnie wieczerza o tym mówi, to, co daje Bóg, czyli siebie, a symbolizowane przez właśnie chleb i wino, jest wyjątkowe, niepowtarzalne i wielu z nas tego doświadczyło, w ogóle kiedy poznaliśmy Boga. To jest jedno, ale drugie, zrozumienie, że można jeść własny sąd i pić własny sąd, dotyczy zupełnie czegoś innego. Otóż, kiedy dziecko Boże tkwi w grzechu, a dokładnie w nieprzebaczeniu, w jakichś urazach, kłótniach, plotkach, powtarzam, tkwi. Ktoś trwa w czymś i ma odwagę przystąpić do wieczerzy. Dotyczy to tych, którzy nie chcą nic zmienić w swoim życiu. A odpowiedź Boża, jak czytamy, to sąd. Nie, nie. Nie mówi o tym sądzie przyszłym, który też będzie. Ale już teraz, za życia, czytaliśmy. Mówi choroby, śmierć. Ktoś powie, co? Bóg pełen miłości i tu takie rzeczy? Nie. To tu chodzi o człowieka. Tu chodzi w tym momencie o nas, który jest oporny. Bóg jest pełen miłości. Kara to nie jest coś, co on zsyła w tym momencie arbitralnie, ale konsekwencja mojego wyboru, by powiedzieć człowieku, zatrzymaj się. Może przyzwyczaiłeś się do tego momentu, jakby kolejna kolacja, no co bardziej uświęcona. Zatrzymaj się, tu nie chodzi o materię. Bóg pokazuje jedną drogę i drugą drogę. Wiemy, wybór.
Ale pokazuje też koniec każdej z nich. Co przychodzi na myśl, kiedy mówię słowo grzech? Tutaj Karinka dzisiaj z dziećmi, no właśnie ciekawa myśl. Co ja myślę, kiedy przychodzi mi słowo grzech? Powiedzcie, drodzy, czy nie często dzieje się tak, że mówimy tak, pijaństwo, zabójstwo, jakaś niemoralność, no i tego typu, tak? Zastanawiam się i chciałbym odpowiedzieć, a co Bóg ma na myśli, kiedy mówi grzech? Ja myślę, że to jest stan serca. My wszyscy urodziliśmy się w grzechu. I nie chodzi o to, że jakaś kobieta prowadziła się niemoralnie. Mama Dawida, o którym jest powiedziane, cytuję, w grzechu poczęła mnie moja matka. Nie była kobietą lekkich obyczajów. Każda kobieta rodzi swoje dziecko w grzechu. Grzech to stan serca. Czyn to jedynie skutek stanu serca. To serce, jak mówi Słowo Boże, za wszystko jest odpowiedzialne. Serca pochodzą, jak mówi Pan Jezus, złe myśli, pożądliwość, złość, gniew i tak dalej. Ogólnie może wszystko dobrze wyglądać, nawet bardzo dobrze wyglądać, a w środku? To dlatego Pan Jezus nie mógł zgodzić się, kiedy patrzył na ludzi, jak na każdego człowieka i wiedział, co jest w środku, mówi, słuchaj, nawet jak ty pomalujesz siebie jak te groby, no one będą ładne, białe, ale szczerze, tam się ciężko byłoby wprowadzić. Bo kiedy nawet ustroisz grób i go pomalujesz, to niezmiennie tam są kości. I Pan Jezus nawet nie miał pretensji, że tam w środku są kości, tylko że można zrobić wrażenie, że w środku jest dobrze, kiedy na zewnątrz jest dobrze. A zawsze jest odwrotnie. Znaczy, powinno być odwrotnie. Jeżeli w środku jest dobrze, to gwarantuję, że na zewnątrz też będzie. Ale w drugą nie zawsze. Czyż nie? Dlatego Pan Jezus tak nie mógł się zgodzić. Mówi, słuchajcie, jak to jest, że wy oczyszczacie kielich? Ogólnie, no kielich to raczej jakieś naczynie, to się w środku czyści, żeby się napić. A on mówi, słuchajcie, wy, nie wiem dlaczego, no czyścicie ten kielich z zewnątrz, on aż błyszczy, a w środku? Kontekst tego trudnego fragmentu, jeśli chodzi o pierwszy list do Koryntian, znajduje się w 17 wersecie. By nie jeść niegodnie i nie pić niegodnie właśnie wieczerzy. Tam są wspomniane podziały, spory, zmowy, nienawiść. Paweł mówi, słuchajcie, ja nie mogę tego pochwalać. Ja muszę o tym powiedzieć. Nie mogę tego zaakceptować. Pierwszy fakt, kiedy Paweł chce powiedzieć w takim stanie, czyli kiedy jest taki stan, jeśli, powtarzam, jeśli taki stan jest, lepiej nie przystępuj do wieczerzy. Ale jest pytanie, czy to rozwiązuje problem? Oczywiście, że nie. Czy nieprzystąpienie do wieczerzy rozwiązuje problem? Prawda, jeśli jest jakiś problem nierozwiązany, to Paweł chce powiedzieć, lepiej tego nie rób. Powstrzymaj się od wieczerzy, bo to jest profanacja jego ofiary. Ale jak powiedziałem, to nie rozwiązuje. Powstrzymanie się od wieczerzy to tylko niedokładanie do garnuszka sądu. Problem. On chce powiedzieć rozwiąż. Po prostu. Czy to z Bogiem, czy z człowiekiem. Czy wiecie, drodzy, ja dzisiaj powiedziałem tutaj siostrze Basi, że no widzę, że sporo jest osób i chwała Bogu. Ktoś by powiedział, mogło być więcej. Ale czy zauważyliście, że kiedy
Jest uroczystość wieczerzy pańskiej. Często osoby, które nie przychodzą, ja pytam, słuchaj, dlaczego nie przyszedłeś? Dlaczego ciebie nie było w tak ważnym momencie dla całego zboru? A dana osoba mówi, a słuchaj, wiesz, a jestem tam pogniewany, czy mam takie czy inne problemy. Kolejna wieczerza, dokładnie to samo. Kolejna wieczerza, to samo. Kolejna to... Ja wtedy mówię, posłuchaj, ale to nie jest rozwiązanie, bo to, że ty nie uczestniczysz w wieczerzy, to jedno. Ale pytanie, dlaczego nie rozwiązujesz tego, co przeszkadza w uczestniczeniu w wieczerzy? Jakub wiele mówi o sądzie. Jeżeli bylibyśmy w Słowie Bożym, otwórzmy proszę list Jakuba. Przeczytam dwa fragmenty w tym kontekście, o którym przed chwilą powiedzieliśmy. Otóż będzie to 4 rozdział, werset 11 i 12. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon, osądza zakon. Jeśli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonoznawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? I 5:9 też tego samego listu. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia jest już u drzwi. Moglibyśmy wiele. I dokładnie apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi o tym samym. Narażamy się przez to, Biblia mówi, na sąd. Ale to, o czym Biblia mówi, to relacje. Ja wierzę, że wiele razy słyszeliśmy przy różnych okazjach właśnie w kwestii relacji. Wiele razy. Jest to rzecz, na którą w jakimś momencie można przymknąć oko. Prawda? Ale wierzę, że jednak nie. Jeśli jestem czegoś winny, jeśli jestem pogorszenia pewnych relacji, załamania, to trzeba coś z tym zrobić. Rzeczy same z siebie się nie rozwiążą. Nie ma takiej możliwości. Nie, można o tym zapomnieć, ale nadal twierdzę, że nie jest to rozwiązanie. Można nie przyjść, można nie skorzystać, ale dalej nie ma rozwiązania. Czy tak zwane ciche dni w małżeństwie coś rozwiązują? Absolutnie nic. Ale po co apostoł Paweł o tym pisze? Bo on o tym pisze. I to w kontekście właśnie takiej uroczystości. Jaki był cel? Czy pisze po to, na przykład, aby mało kto, niewiele osób przyjmowało wieczerzę? No wiemy, że nie. Bo przecież apostoł Paweł, który doskonale wiedział, czym jest wieczerza, i znał słowa Pana Jezusa, że ten, kto je i pije, to co? Ma życie wieczne. A więc o życie tu chodzi. Pawłowi nie chodziło o to, by było mało czy dużo. Tu nie w tych kategoriach rozważamy tę kwestię. Kto spożywa i pije, ma życie wieczne. Ale apostołowi Pawłowi chodziło o kolejność. Jaką? A więc przeczytajmy. O jaką kolejność chodziło apostołowi Pawłowi? To będzie pierwszy list do Koryntian i ten fragment był czytany z innego przekładu. Werset 28. A więc tam, kiedy apostoł Paweł najpierw powiedział, aby
Ktokolwiek jadł chleb z kielicha pańskiego niegodnie będzie winien krwi i ciała Pana Jezusa, to potem podaje kolejność. Przeczytajmy ją. Wow, to jest piękne. Czytam werset 28. Niechże więc człowiek, każdy z nas, samego siebie doświadcza, a potem tak je ich chleba i z tego kielicha pije. Jaka zatem jest kolejność? Niech każdy najpierw, mówi Paweł, przyjrzy się samemu sobie. To jest ta kolejność. Proszę, mówi, przyjrzyj się. Popatrz, co tam jest w środku. Jest pokusa, by patrzeć czy oceniać innych. Drodzy, ona jest tak mocno wpisana w naszą naturę. Bardzo mocno. My wszyscy łatwiej widzimy, co jest na zewnątrz. To jest natura grzechu. Umiemy nie tylko zobaczyć, ale i ocenić. Mówiąc ocenić, mam na uwadze osądzić. Dziś Duch Święty, chciałbym, aby przez te słowa penetrował nasze serca. Moim celem nie było sprawienie komuś przykrości albo powiedzenia czegoś, co spowoduje jakąś obrazę. Szczerze, nawet gdyby tak się stało, a spowodowałoby to pewną zmianę, to dziękowałbym Bogu na kolanach. Jeśli zatem Duch Święty, bo to jest Jego rola i tylko Jego, coś tam pokaże, a ja to zobaczę, to chcę powiedzieć, po prostu zrób coś z tym. Zmień. Nie wystarczy wstrzymać się od wieczerzy. To nie jest rozwiązanie. Trzeba zrobić z czymś porządek. On sam, jeszcze raz, z siebie się, jak to w życiu, nie robi sam. Porządek sam się nie robi. Nie pozwólmy szatanowi, szczególnie w takich okresach, zwyciężać. Nie pozwólmy się oskarżać. Nie pozwólmy, by zatrzymał nas przed ogromnym błogosławieństwem, bo on najpierw wpędza nas w to, co złe, a potem trwaj w tym, byś nie skorzystał z Bożego błogosławieństwa. To są te trzy kroki. Najpierw wpędza każdego z nas w to, co jest złe. Potem, by trwać w tym, a następnie, by nie odebrać Bożego błogosławieństwa. Jeśli Duch Boży zatem na coś wskazuje, o czymś mówi, czegoś dotyka, a on robi to indywidualnie, to zrób. Nie czekaj. Co stoi na przeszkodzie, by powiedzieć, tak jak ten syn marnotrawny, dość, koniec. Idę nie do domu. Uwielbiam te słowa. Czy wiecie, że syn marnotrawny powiedział, ja nie idę do domu? Ja idę do ojca. A ja latami czytając ten fragment zawsze myślałem, że on idzie do domu. No, ostatecznie tak. Ale tu nie o miejsce chodziło. Co stoi na przeszkodzie, by poprosić Boga właśnie w tej chwili, by oczyścił? To jest jedyna właściwa droga. Jeśli trzeba się pojednać, zrób. A wtedy będą niesamowite się rzeczy działy. W tym momencie będziemy mieli nowy początek, nową kartę. I Bóg znowu patrzy jak na tych, którzy mogą przyjąć Jego błogosławieństwa. Inaczej będą jedli i pili własny sąd. Wiem,
że te słowa, które teraz podaję, nie są miłe ani popularne, ale póki co nadal są w Słowie Bożym. Cieszmy się zatem Jego darami dzisiaj, najpierw pamiętając o fundamencie, a potem, jeśli jest coś na naszej szacie, to zróbmy to jak najszybciej. Może, odrzucam słowo może, właśnie dzisiaj. Bo On naprawdę chce, byśmy spożywali godnie. A mówiąc godnie, nie chodzi o formę. Zupełnie o coś innego. Niech Bóg nas prowadzi w tym dzisiejszym myśleniu i w tych refleksjach. Jeśli chociaż jednej osobie było to potrzebne, to uwielbiam Boga za to, co powiedzieliśmy dzisiaj. Amen.